Droga Krzyżowa ze sługą Bożym księdzem Stanisławem Szulmińskim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest wiele dróg, którymi przychodzi nam w życiu kroczyć. Jedne są łatwiejsze, inne trudniejsze. Na jednych spotykamy przyjaciół, a na innych spotykamy jedynie samotność. W tej godzinie chcemy wejść na drogę, na której spotkamy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie jest On sam, bo w ciągu dziejów wielka rzesza wiernych kroczyła Jego śladami po Via Dolorosa. Przystępujemy do rozważania drogi krzyżowej, podczas której będziemy towarzyszyć Chrystusowi razem ze sługą Bożym, księdzem Stanisławem Szulmińskim, pallotynem umęczonym na nieludzkiej ziemi w sowieckim łagrze Uchta. Niech to nabożeństwo otworzy nasze serca na cierpienia braci i za wstawiennictwem księdza Stanisława udzieli nam łaski mężnego i wiernego trwania przy Chrystusie w każdych okolicznościach życia. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie pierwszy i nie ostatni raz władza świecka próbuje skazać Chrystusa na śmierć. Wyrok zapadł, ale Piłat nie jest świadomy tego, że jest jedynie narzędziem w rękach Boga, że Chrystus musiał cierpieć mękę i śmierć krzyżową, aby wejść do swojej chwały. Kiedy w Rosji wybuchła rewolucja październikowa, jednym z jej celów staje się skazanie na śmierć wszystkich uczniów Chrystusa. Rok 1917 jest czasem, który połączy ze sobą orędzie fatimskie, rewolucję bolszewicką i wstąpienie na drogę kapłańską księdza Stanisława Szulmińskiego. Czy alumn Stanisław miał świadomość, że właśnie zapadł na niego wyrok? Tak jak przed 20 wiekami na jego mistrza Jezusa z Nazaretu. Przy tej stacji pamiętajmy o wszystkich chrześcijanach prześladowanych za wiarę, a szczególnie tych, którzy są niesłusznie oskarżani i skazywani na śmierć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Pan Jezus przyjmuje krzyż na swe ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Krzyż jest ciężki. Podjęcie krzyża nie jest łatwe. Wymaga siły woli i samozaparcia. Tak wielu z nas ucieka przed krzyżem samotności, cierpienia, życiowych trudów. Ksiądz Stanisław Szulmiński pokazał nam drogę inną. On, podobnie jak Chrystus, nie stronił od krzyża, ale z odwagą i samozaparciem brał go na swoje ramiona. Świadom zagrożenia, jakie wiąże się z wyjazdem do sowieckiej Rosji, podejmuje wszelkie możliwe starania, aby jego wyjazd doszedł do skutku. Nie zważa na koszty, jakie będzie musiał ponieść. Nawet jest gotów do oddania własnego życia na chwałę Boga i dla zbawienia dusz. Stojąc przy drugiej stacji, pomyślmy o naszych trudnościach i cierpieniach i wzbudźmy intencję ofiarowania ich Bogu Ojcu na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ile jeszcze nas czeka upadków w życiu? Tego nie wie nikt. Upadki zdarzają się nawet świętym, zarówno te fizyczne, jak i moralne. Ważne, aby tak jak Jezus podnosić się z nich. Sługa Boży ksiądz Stanisław Szurmiński również doświadczał trudności, których nie był w stanie przejść. Zdarzały mu się porażki, ale zawsze starał się z nich wyprowadzić jakieś dobro. Bóg próbuje nas czegoś nauczyć nawet w takich chwilach. Nasza słabość, grzech, brak cnoty są dla nas szansą nowego początku. Wystarczy tylko chcieć powstać, podnieść się i ruszyć dalej, dźwigając krzyż. Przy tej stacji prośmy szczególnie za tych, którzy stracili już nadzieję. Niech dobry Bóg zapali ich serca na nowo, nadzieją na lepsze jutro i siłą do podnoszenia swego życia z upadku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kochająca Matka jest zawsze obecna przy swoich dzieciach. Nie może nas dziwić obecność Maryi na krzyżowej drodze Jezusa. Kto kocha, pozostaje wiernie przy ukochanej osobie. Kiedy ksiądz Stanisław Szurmiński szedł swoją własną Via Dolorosa, nie było na niej Heleny Szurmińskiej, matki sługi Bożego. Jego matka zmarła, gdy Stanisław miał 25 lat. Była przy nim z pewnością inna, kochająca matka. Matka Chrystusa, matka Kościoła, którą tak bardzo kochał i czcił. Szurmiński był kapłanem maryjnym, podobnie jak wielu palotynów, na wzór swojego założyciela, świętego Wincentego Pallottiego. Był wpatrzony w królową apostołów i przez jej przyczynę zanosił swoje modlitwy do Boga. Stojąc razem z Maryją przy czwartej stacji, prośmy ją, aby zawsze pozostała z tymi, którzy doświadczają smutku po odejściu najbliższych. Niech Maryja będzie dla nich pocieszeniem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ewangelista pisze, że Szymona przymusili, aby niósł krzyż Chrystusa. Miał inne plany. Śpieszył się do domu, bo wieczorem zaczynało się największe święto żydowskie – Pascha. Pewnie żona i dzieci czekały już na niego. A ile razy my szukamy wymówek, aby nie pomóc drugiemu?
przechodzimy obojętnie wobec cierpienia innych. Sługa Boży, ksiądz Stanisław Szurmiński, był prawdziwym Cyrenejczykiem. Nie przechodził obojętnie wobec cierpienia braci i w każdym człowieku widział Jezusa, który potrzebuje wsparcia. Przygotowując się do wyjazdu do Rosji, uczył się medycyny naturalnej. Kiedy został osadzony w gułagu Uchta, spieszył z pomocą cierpiącym współwięźniom. Zapamiętany jako miłosierny Samarytanin, nie oszczędzał sił, aby przynieść ulgę drugiemu człowiekowi. Przy stacji piątej pomyślmy o wszystkich Cyrenejczykach, którzy nam przyszli z pomocą. Podnieśli na duchu albo wsparli fizycznie czy materialnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Prawdziwe oblicze Chrystusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Czasami trzeba się przypatrzeć, aby w drugim człowieku ujrzeć Chrystusa, zwłaszcza temu oszpeconemu bruzdami krwawiących ran, potem cierpienia, prwocinami pogardy. Weronika potrafiła w skazańcu ujrzeć człowieka w potrzebie i miała na tyle odwagi, aby przedrzeć się przez żołdaków i w prostym geście przynieść Jezusowi ulgę. Gest Weroniki nie będzie nigdy zapomniany. Kiedy w sierpniu 1941 roku generał Anders rozpoczął tworzenie armii polskiej na wschodzie, dowódcy obozów w Uchcie nie chcieli wypuścić polskich obywateli na wolność, chociaż to gwarantowało porozumienie Sikorski-Majski. Ksiądz Szulmiński, narażając własne życie, zabiegał u władz obozowych o respektowanie tego porozumienia i natychmiastową amnestię dla wszystkich polskich obywateli. Działania Sługi Bożego okazały się skuteczne, ale sam Błagru już nigdy nie opuścił. Za ten gest Weroniki ksiądz Stanisław zapłacił najwyższą cenę. Oddał własne życie. Prośmy przy tej stacji za wszystkich, którzy ofiarnie służą drugiemu człowiekowi, narażając własne zdrowie i życie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kolejny upadek. Może krzyż był zbyt ciężki, a może ktoś z pogardą popchnął i Jezus stracił równowagę. Gorzej, jeśli to brat bratu podkłada nogę. Tak łatwo przychodzi nam w drugim człowieku ujrzeć wroga, a tak trudno brata. Jedna z relacji o życiu w obozach Uchty dotarła do nas od polskiego Żyda Abrahama Zaka, który w Łagrze poznał księdza Szulmińskiego i z nim się zaprzyjaźnił. Daje on świadectwo, że ten katolicki kapłan w tej trudnej godzinie utraty wszelkiej nadziei pocieszał go fragmentami psalmów. Pisze on, że sługa Boży był człowiekiem krystalicznym i kochanym przez wszystkich.
Takie świadectwo może wystawić tylko osoba, która doświadczyła ludzkiego traktowania w tak nieludzkim świecie. Pochyleni nad drugim upadkiem Jezusa, prośmy, aby starczyło nam sił do podnoszenia z upadku innych, zwłaszcza wtedy, gdy my sami się chwiejemy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Pan Jezus spotyka kobiety płaczące. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Współczucie, czy może zwyczaj, że nad skazańcem trzeba płakać? Zagadką pozostanie motywacja tamtych kobiet. Jedno jest pewne, bardziej trzeba płakać nad własnymi grzechami niż nad losem Jezusa. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż stanie się z suchym? Sługa Boży, ksiądz Stanisław Szulmiński, przez całe swoje życie praktykował ducha umartwienia. W Kamieńcu Podolskim ludzie widzieli, jak nastoletni Stanisław leżał krzyżem na posadzce tamtejszej katedry. Zachowywał posty o chlebie i wodzie oraz podejmował inne umartwienia, aby pokutować za grzechy własne i tych, do których Bóg go posyła. Przy tej stacji warto zapytać o własną ascezę. Czy podejmujemy drobne i większe wyrzeczenia, aby w duchu ascezy pokutować za własne grzechy i innym przynosić pociechy? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pod koniec drogi, kilka kroków od szczytu Golgoty, kolejny upadek. Tym razem mogło to być omdlenie na skutek całkowitego wyczerpania. Jezus nie spał całą noc, był przesłuchiwany, bity, znieważany, a na koniec potwornie ubiczowany i drogę na Golgotę musiał przejść z ciężkim krzyżem na ramionach. Zabrakło już sił, aby zrobić jeszcze tych kilka kroków. Upada. Ksiądz Szulmiński dzielił los Jezusa. Współcierpiał z Nim na własnej Via Dolorosa. Kiedy został aresztowany w październiku 1939 roku, był silnym, zdrowym mężczyzną. Przesłuchiwany przez rok, bity i głodzony, opadał z sił. Umiera po 25 miesiącach całkowicie wyczerpany. Stojąc przy dziewiątej stacji, prośmy Boga, abyśmy do końca wypełniali zadanie powierzone nam przez opatrzność. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna,
przyczyń się za nami. Stacja 10. Pan Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Smutny to widok. Pan całego stworzenia, który pięknością przyodział rośliny i zwierzęta, który kwiatami udekorował ziemię, a niebiosa gwiazdami, teraz stoi ogołocony ze wszystkiego. Pozbawiony nawet ludzkiej godności, tak, że miano go za robaka zdeptanego przez ludzi. Podobny los spotkał miliony Polaków, którzy podczas II wojny światowej znaleźli się pod okupacją nazistowską lub sowiecką. Obie ideologie były antyhumanitarne, odzierały z godności ludzkiej. Ksiądz Szulmiński nawet na tej nieludzkiej ziemi, w sowieckim łagrze, piekle na ziemi, do końca swoich dni pozostał człowiekiem i przywracał godność wszystkim tym, którzy zostali jej pozbawieni. Prośmy Boga, aby już nigdy żaden system polityczny czy ekonomiczny nie odzierał ludzi z ich godności, ale aby zawsze i wszędzie jedni drugim okazywali szacunek i bratnią pomoc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 11. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jego stopy i dłonie zostały przytwierdzone do krzyża. Te dłonie, które swoim dotykiem przywracały zdrowie chorym i uwalniały opętanych, już teraz wydają się bezradne wobec gwałtu, jaki zadaje im przemoc. Te święte stopy, zwiastuna dobrej nowiny, już nie uczynią kroku, aby rozszerzało się Królestwo Boże. Może i nas ogarnąć niemoc, kiedy choroba lub niepełnosprawność przykuwa nas do łoża boleści, a może właśnie kontemplując tę stację, powinniśmy uczynić z własnej woli ofiarę dla Boga i w duchu posłuszeństwa oddać się całkowicie Najwyższemu. Bezwarunkowe posłuszeństwo woli Bożej jest największym darem, jaki człowiek może złożyć Bogu. Tak widział swoje przybijanie do krzyża sługa Boży, ksiądz Stanisław Szulmiński. Nie uskarżał się na swój los i swoje cierpienie, ale w tym trudnym doświadczeniu sowieckich łagrów potrafił dostrzec wypełnienie się woli Bożej. Prośmy Boga o łaskę cnoty posłuszeństwa i cierpliwego znoszenia życiowych trudności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 12. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Umiera, umiera dawca życia. Umiera nieśmiertelny Pan, ofiara ekspiacyjna za nasze grzechy i za grzechy całego świata. Odchodzi po cichu,
jakby na marginesie świata pogrążonego w zgiełku przedświątecznej krzątaniny. Umiera samotnie, w ciszy. Podobnie jak Jezus umierał, jego sługa ksiądz Stanisław Szurmiński. W nocy, w ciszy, gdy wszyscy spali, odchodził w samotności, wyczerpany po trudzie swojej własnej życiowej drogi krzyżowej. Okoliczności jego śmierci nie są znane. Oficjalnie akt zgonu podaje niewydolność układu krążenia, ale według obozowej dokumentacji z tej samej przyczyny umierała większość sowieckich więźniów. Także ci z Katynia, Kozielska, Ostaszkowa i setki innych miejsc umierali jak Jezus w milczeniu świata, zapomnieniu. Klęcząc w milczeniu przed tajemnicą Chrystusowej śmierci, dziękujmy Bogu za ofiarę Jezusa i za ofiarę milionów polskich obywateli, ofiar dwudziestowiecznych systemów totalitarnych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramionach Matki Najświętszej. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ramiona Matki, utrudzone wychowaniem, obolałe współcierpiącą miłością, teraz przyjmują umęczone i zamordowane ciało ukochanego Syna. Serce Maryi przeszywa miecz boleści, aby zgodnie ze słowami proroka Symeona na jaw mogły wyjść zamysły serc wielu. Ci, którzy sądzili, że śmierć Chrystusa zakończy Jego sprawę, byli w błędzie. Tak samo pobłądzili ci, którzy sądzili, że śmierć księdza Szurmińskiego i milionów sowieckich i nazistowskich ofiar pójdzie w zapomnienie. Pamięć o bohaterach tamtych straszliwych dni trwa i musi trwać, aby okrucieństwo wojny już nigdy więcej nie dotknęło niewinnych ludzi. Prośmy za tych, którzy w tych dniach doświadczają ucisku, przemocy i wojny, aby społeczność międzynarodowa nie pozostawała obojętna wobec ludzkiej biedy i cierpienia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Złożenie ciała Pana Jezusa do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Grób zamknięto i zapieczętowano. Sądzono, że to koniec, a jednak to był dopiero początek. Chrystus, Pan życia, wstępuje do otchłani, aby z więzienia śmierci wyprowadzić sprawiedliwych. Pamiętamy i pamiętać będziemy o rzezi niewinnych ludzi mordowanych tylko dlatego, że byli obywatelami Polski. Wśród nich na szczególną naszą pamięć zasługuje sługa Boży, ksiądz Stanisław Szurmiński, który swoje życie ofiarował za naszą wolność. Jest dla nas bohaterem, ponieważ do końca wytrwał przy Chrystusie. Przy tej ostatniej stacji módlmy się za wszystkich poległych w czasie wojny i za wszystkich naszych bliskich zmarłych.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. To już koniec naszego nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Teraz wejdziemy znów w nasze codzienne troski, ale pamiętajmy, że możemy zawsze, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, przeżywać je w zjednoczeniu z Panem Jezusem i na chwałę Bożą, jak czynił to sługa Boży, ksiądz Stanisław Szulmiński. Dla uzyskania odpustu zupełnego w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego na ten miesiąc módlmy się wspólnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.